Witajcie kochani, witajcie. Jest 15 dzień maja. Słyszę wróble ćwierkające, jednego wróbla. Jest przepiękny, słoneczny dzień majowy, a Artur poszedł do pani Alfredy, pani Bożeno, za przyzwoleniem, bo pytał rano i przyniesie mi 3 różyczki, dzikie róże, takie jak były w Różanej Dolinie. Róże, które kocham. Cześć, panie motylu, cześć. Cześć. Hej, motylu. Drugi motyl. Drugi motyl, tak. Majowe motyle. Chodź na chwilę. Tak. Cudowny dzień urodzin. I białe motyle. Cóż z tego, że kapustniki. Ale fruwają. Tak. Mamo w niebie, dziękuję Ci, że mnie urodziłaś w tak pięknym czasie. Tak, Artur będzie miał jutro urodziny. A ja dzisiaj tak. O, jedziemy sobie na wycieczkę, bierzemy mi siafteczkę. Bzy kwitną. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, panie Artur, udało się. Zimno. Tak, tak. Wziął taką torebkę, żeby się nie pokłuć. Zaraz zobaczymy, czy się pokłuł. Zimno było, słońce jest ciepłe, ale Arturowi jest zimno. Więc ubrał się tak, jak trzeba. Och. Mamo w niebie, widzisz? Twoje ukochane dzikie róże Artek przyniesie. Tak jak zawsze przynosił. Najpierw były pod lasem, tam gdzie mieszkaliśmy w rodzinnym domu. Pokaż, Arturku kochany. Tutaj, dobrze. Jak się czujecie, człowieku? Troszkę lepiej. Troszkę lepiej. Poczekaj, poczekaj. Jakie piękne. Mamo w niebie, widzisz? Widzisz? To dla mnie i dla ciebie. Dziękuję ci, Wysiaczku kochany. Dziękuję bardzo. To odbierz. Zaraz odbiorę. Z tamtej strony? Z tamtej strony. No to idź. Będziesz szedł z różami jak dawno, dawno temu. Za górami, za lasami. Artur idzie z różami. Och, cóż za piękny moment. Idę z drugiej strony. Pięknie jest. Cudownie jest. Majowo jest. Dobra. Już jesteś z drugiej strony. Panie Artur. Powoli. Och, igła, jakie piękne. Och, jeszcze raz, mamo w niebie. Cóż za śliczne. Ale pachną. Dziękuję ci, Artku. Pani Alfredo, dziękuję bardzo za przyzwolenie zerwania. Najcudowniejsze kwiaty świata. Pamiętasz, że to rosły pod lasem? Tak. Tak. A teraz... Proszę bardzo. Dziękuję. Pani Artek poszedł spacerować. Ja na razie przyłożyłam do zimnej wody. Leciutko zrosiłam je. Cóż za cudowny zapach unosi się teraz w kuchni. Panie Boże, dziękuję Ci za piękno tego świata i za piękno natury, jakim nas obdarzasz. Ale cudnie pachną. Jak fajnie. Spróbuję je teraz wziąć tak. O, widzicie? Witajcie w domu, różyczki. Witajcie. To motugu, luk, to motugu. Jak w Różanej Dolinie, tak. Ślicznie, ale się cieszę. Radość wielka. Mamo w niebie. Tak, kochałaś, mamo, te róże. Myślę, że i nadal kochasz, bo miłość jest na wieczność, prawda? Również do róż, którymi Pan Bóg nas obdarzył. O, jaka piękna. Zajrzymy. Śliczna jesteś. Delikatne rosy. O tak. Piękna. No to cóż, kochani. 15 maja przywitał mnie wieloma przyjemnymi, radosnymi chwilami. Dziękuję Panu Bogu za wszystko. Trzymajcie się i dziękuję Wam za modlitwy i za wszystko, za to, że jesteście.